Criss-cross, czyli w tym wypadku jako kostka i krzyżyk, bo to jest gra z mechanizmem rozgrywki right and roll, czy tam roll and write, czyli generalnie rzucanie, tak, turlanie kostkami i potem zapisywanie wyników. W tym wypadku dwie kostki, będzie para wyników, bo para ścianek. No patrzymy też na autora, to jest znany projektant. Druga wersja gry, z takiej jest już trochę starszej, ale odnowiona. 1 do 6 graczy, od 7 roku życia. Około 10-15 minut zabawy od wydawnictwa Egmont, bardzo dziękujemy. I na czym to polega? W środku mamy tutaj dwa arkusze, kostki i 6 ołówków, każdego po ołówek. Jeśli bawimy się solo, to się ścigamy z tabelą rekordów, porównujemy z wynikami. A tak, jak w parę osób to. Najpierw każdy wybiera inną ściankę z kostki i tutaj wpisuje. Czyli możemy wpisać kółko, taki krzyżyk, trójkąt, trójkę lub taki skos. W tym miejscu każdy inny. Potem każdy, po kolei będziemy sobie rzucali. Każdy rzuca dla wszystkich, tak? I mogę to umieścić pionowo w ten sposób, pionowo w ten sposób, poziomo w ten sposób lub poziomo w ten sposób. Mogę to umieścić przy tym. Przy tym warto, jeśli mam na przykład tutaj w tym wypadku trójkąt lub ukośnik, bo ja bym umieścił tutaj, jak miał trójkąt, ja bym tutaj miał trójkąt, ukośnik, to już miałem dwa trójkąty, tak? A im więcej, im dłuższe linie, dłuższe łańcuchy bezpośrednio ze sobą połączone, tak, pola takich samych symboli, tym wyższe noty. I tu mamy dwa obok siebie, dwa punkty, trzy obok siebie, trzy punkty, cztery, osiem, wszystkie, cała linia, pięć połączonych, 10 punktów. Kiedy 0 w wersji zaawansowanej, to jest minus 5 punktów. Jeśli bym miał na przykład gdzieś tu akurat będzie pojedynka, tak, ale potem w przyszłości, tu na przykład jako dwójkę już i tutaj trójkę zrobioną, no to się rzeczy sumuje, tak, 2 plus 3. W wersji zaawansowanej jeszcze mamy tutaj linię, też sumujemy to, co nam wyjdzie, tak? Jakby gdzieś była trójka i nie wiem, czwórka nie, bo to jest 5 na 5, ale trójka i na przykład dwójka, no to mamy wtedy sumowanie, tak? 2 plus za trójkę to byłaby 3, czyli 5. Ale co jest ważne, mamy dwa końce tej linii i dajemy i tutaj tą piątkę w tym wypadku, tak? Za 2 plus 3 i tutaj piątkę, czyli jest podwójne noty za linię. Tylko tą ukośną taką. Tak, każda kolumna nam punktuje. Sami ujemnie, jak nam się nie uda. Tutaj każdy wiersz nam punktuje. Jak nam się nie uda, to sami ujemnie. Suma wszystkiego, tak? Za przerywane punktowanie podwójne. Jeśli nam się uda zrobić gdzieś właśnie dwójki, trójki lub dwójki, dwójki, no to sumujemy, tak? W kolumnach, w wierszach, czy tam na tym ukośniku. No i generalnie tak naprawdę tyle. Tyle jeśli chodzi o grę. A, jeszcze może takie coś, że jak to umieszczam, wcale nie muszę umieścić przy tych już zaznaczonych, tak? Umieszczam, jak mi pasuje. Jak mi nie pasuje, no to daję gdzieś na przykład, nie wiem, tu gdzieś dalej. Ale warto pamiętać, żeby te luki, które będę miał, jak na przykład mam tu już coś zaznaczone, to żeby sobie wpisać kolejne, nie wiem, w tym miejscu, żeby zostawiać sobie dwójkami te luki, żeby móc potem uzupełnić. Bo ja nie mogę rozdzielić tego na osobno to gdzieś do wpisania. Zawsze muszę wpisywać je obok siebie, tak? Czy w poziomie, czy w pionie, ale oba jako parę, więc no siłą rzeczy nie powinienem gdzieś jedynek pozostawiać sobie pustych i pojedynczych miejsc, bo mogę trójkę stracić. No i tu już jakieś gotowe przykłady mamy, tak? Raz, dwa, dwa, więc dwójka. Trzy, więc trójka. Dwa i trzy, więc piątka. Co tu jeszcze mamy? Dwójkę, to dwójkę. Czwórkę, osiem wpisał, tak? Tu akurat było nie udało mi się nic zdobyć w linii. Tu zobaczmy, tu ma dwójkę i dwójkę, czyli ma cztery i wpisał tu i tu czwórkę, tak? Tu ma każdy inny, więc minus pięć. Tu ma, nie wiem, trójkę, no to trójkę. Tu ma dwójkę, to dwójkę, no i sumowanie. Tak to wygląda. A tabela rekordów, 30 plus mistrz kostek i krzyżyków, 25-29 super spec, 20-24 pogromca symboli, 15-19 szeregowy wymiatacz i 0-14 kolumniarz tylko i wyłącznie, czyli zapomina o naszych wierszach, tak?
Tak to wygląda. Generalnie fajna gra nawiązująca do kółka i krzyżyk, tylko parami, tylko sumowanie w poziomie w pionę, nie raz przekątna i wtedy podwójne sumowanie, też z ujemnymi punktami. Fajna gra, łamigłówka, taka logiczna, z mechaniką kości i notacji na arkuszu papieru. Criss Cross. Wykreślanka dla całej rodziny, rzeczywiście nie ma tu wiele do przygotowania, a jest kombinowanie, jak coś umieścić, tak, jak te dwa symbole zestawić, czy w pionie, czy w poziomie, w jakiej kolejności, co u góry, co na dole, co z lewej, co z prawej, i jak to połączyć z tymi wcześniejszymi. Rzuty brane dla wszystkich, tak? Dzięki.